Witam ponownie, nazywam się Jacek Antonik, właściciel sklepu Remsport, serwisant narciarsko-snowboardowy. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić i pokazać Wam popularny zdzieracz boków zwany pazurem, model 3132 City Wall Striper niemieckiej firmy Kunzmann. Krótko, co to jest zdzieracz boków, czyli popularny pazur? Jest to narzędzie, za pomocą którego dokonamy usunięcia naddatku z krawędzi, naddatku wykonanego z tworzywa sztucznego, tak zwanego ABS-u. Dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o kwestię pojęcia zdzieracza boków, zwanego popularnie pazurem. Teraz pokażę Państwu, jak wygląda w rzeczywistości ten pazur, zapakowany w plastikowy blisterek. Dobra, okej. Dobra, proszę zobaczyć, to jest podstawowy model pazura w ofercie tej niemieckiej firmy, wykonany w całości z tworzywa sztucznego. Tył oraz góra użebrowane, góra odpowiedniego kształtu, takie łukowate wzniesienie. Chodzi o to, że tak samo tutaj dół, proszę zwrócić uwagę, że zostało tak wykonane, aby móc pewnie chwycić ten pazur i pewnie prowadzić go podczas pracy. Jest taki plus ergonomiczny, można powiedzieć. Tak, tak wygląda. Ta czarna to jest głowica, w której montujemy ostrze. Ostrze tutaj widać. Jest to ostrze z węglika spiekanego, dwukształtowe. Półostrze jest wykonane z zaokrąglonymi łukami, a pół jest wykonane pod kątem 90 stopni. Ta głowica rusza się. Elementem poruszającym się jest tu ten akurat to pokrętło. Generalnie ono służy do regulacji położenia ostrza względem krawędzi. Jak sobie będziemy kręcić, może nie wiem, czy to będzie widać, a co teraz tak. Mamy wkręconą tą głowicę. O, i ja teraz będę ją wykręcał. Proszę zwrócić uwagę, że nam się wysuwa. No, o, proszę zobaczyć, ile nam się wysunęło. Ile się głowica wysunęła. Także to pokrętło służy nam do regulacji poziomej ostrza. Pazur ten posiada również jeszcze regulację pionową, która odbywa się za pomocą tych dwóch śrub, które są akurat wkręcone w budowę. Proszę zobaczyć, jedna śruba, druga śruba. Tą śrubę albo wkręcamy, albo wykręcamy i ustalamy za pomocą tych śrub położenie głębokości ostrza. Chodzi o to, że musimy ustawić tak pazur, aby zaczął nam zabierać ten ABS, a nie gdzieś tam po prostu w powietrzu sobie pracował. Jeszcze raz budowę, obrócę go. Tutaj górę, prawda? Tutaj dół. Ok. Tak wygląda ten pazur. To jest podstawowy model, tak jak wspomniałem wcześniej. Teraz trochę oddalimy. Pokażę Państwu, jak praktycznie wykorzystać ten pazur. Czyli jak pracować nim. Ok, a teraz przystąpimy do praktycznego pokazu. Ważną rzeczą jest to, aby nartę czy tam deskę snowboardową zamocować sobie w imadle. W przypadku nart narciarskim, w przypadku deski snowboardowej i snowboardowej. Tutaj mamy przykład imadła niemieckiej firmy Kunzmann Model Profi Quick Plus. Imadła trzypozycyjnego. Ja wykorzystam do tego celu pozycję pionową. Na samym początku musimy sobie zablokować deski, stoperki w pozycji neutralnej, po to, żeby nam nie przeszkadzały podczas pracy. Ja tutaj do tego celu użyję takiej specjalnej blokady skistopów. Tych, proszę zwrócić uwagę, skistoperki zablokowane, nie przeszkadzają, także teraz możemy przystąpić do pracy. Taka będzie lepsza, dobra. Ok. Nartę sobie zamocuję w imadełku w pozycji pionowej. Oczywiście możemy wykorzystać pozycję ukośną, nie stanowi to problemu. Akurat pionowa pozycja jest lepsza do regulacji pazura. Ok. Pierwszą czynnością, jaką zrobimy, to musimy sobie wyregulować ten pazur, czyli najpierw ustalić położenie ostrza, tego ostrza, prawda, skrawającego względem krawędzi. Chodzi o to, żebyśmy tak ustawili sobie te ostrze, żeby ono nam nie zabierało
naszej krawędzi. Okej. Okay. A ściągało tylko ten plastik, czyli ten ABS, ewentualnie tytana. Dobra. Teraz jest kwestia regulacji pionowej. Dobra. Okej, teraz pazurek lekko sobie chodzi, ale jeszcze nie zbiera, nie skrawa. Dobra. Jeżeli chodzi o samą pracę, ścieracz boków typu pazur przyciskamy do ślizgu, prawda? Ostrze opieramy właśnie na ABS-ie i na krawędzi tutaj. I teraz tak, wywieramy nacisk na nasz pazur po to, żeby pazur pewnie nam poruszał się po ślizgu wzdłuż i wywieramy nacisk z góry, aby po prostu wytworzyć ten proces skrawania. Dobra, zaczynamy sobie tam od narty. No, niewiele zbiera w tym naszym położeniu. Ktoś tam zebrał, ale niewiele, a to może Państwu pokażę tylko, żebyście widzieli, że coś tutaj jest ten ABS, taka kitka, dobra, ale nieważne. Okej, wracamy do naszego skrawania. Tutaj jest akurat narta, gdzie jest mało ABS-u, już zostało ściągnięte, więc to jest tylko raczej, można powiedzieć, taka kosmetyka, poprawienie. Teraz sobie zrobię ćwierć obrota, wykręcę sobie tą śrubeczkę, o. Czyli można powiedzieć, że wtedy zwiększam głębokość wejścia ostrza w ten materiał. Znowu przykładam nasz pazur na nartę, czy tam na deskę, na ślizg. I innym ruchem, prawda, sobie ściągam ten nasz ABS. O, proszę zwrócić uwagę, teraz jest go więcej. Ruch zawsze do siebie. Możemy znowu ćwierć obrotu zrobić i znowu. No. Proszę zwrócić uwagę. O! To jest przypadek akurat, kliknąłem naszą gumeczkę, ale zastosujemy inną. Będę teraz szukał. Okej. Okay. No, proszę zwrócić uwagę, że teraz właśnie, gdybyśmy nie zablokowali sobie kieski stopelków, no to praca nasza byłaby kłopotliwa. No tak. O, znowu. Mamy zablokowane, prawda? Możemy przystąpić do naszej pracy. Dobrze, nie zbiera, więc znowu ćwierć obrotu sobie zrobimy. Do tego jest potrzebny nam śrubokręcik płaski, którego niestety nie ma w zestawie. Coś tu zebrał, coś tu wyrównał jeszcze. Ale widzę, że ładnie odsłoniła się krawędź. Okay. Można powiedzieć, że finalna praca. Oczywiście tu było mało tego ABS-u, więc można powiedzieć, że tu żeśmy się nie namęczyli, ale gdzieś tam w swoich nartach czy deskach snowboardowych tego ABS-u może być więcej i tej pracy po prostu włożycie. Dobra. Nie ma. Okej, ostatni obrót. Prawdopodobnie nie będzie nic zbierał. Dokładnie. Dobra. No, widzę krawędź ładnie odsłoniętą. Teraz mogę przystąpić do ostrzenia krawędzi bocznej. Tak. I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ściąganie ABS-u urządzeniem zwanym pazurem. Jeżeli bylibyście zainteresowani zakupem tego modelu, to zapraszam na stronę internetową mojego sklepu www.remsport.pl. Dział ścieracze boków, tak zwane pazury, ewentualnie skorzystać z bezpośredniego linku przekierowującego w prawym górnym rogu tego filmu. Jest link przekierowujący, który skieruje Was na podstronę tego modelu pazura. Obok opisu będzie zakładeczka dodatkowa. Tam zobaczycie, że będzie można dokupić właśnie te ostrze z węglika spiekanego w przypadku, kiedy by się już zużyło. Dobra, to by było wszystko, także dziękuję i zapraszam.